Ministerstwo Zdrowia. Mamy początek trzeciej fali epidemii. Rzecznik prasowy resortu zdrowia. Mamy początek trzeciej fali. Widzimy trend wzrostowy. Widzimy dynamiczny wzrost. Dziś jest pierwszy dzień, gdy odnotowaliśmy wzrost zajętości łóżek w szpitalach, które do tej pory spadały. Dziś jest wzrost o 226 osób, które trafiły do szpitala, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Można powiedzieć, że mamy początek trzeciej fali. Ona nie kształtuje się tak jak na Słowacji i Czechach, ale obserwujemy trend wzrostowy, dodał Wojciech Andrusiewicz. Jak wysoko ona dojdzie, to zależy od naszej własnej odpowiedzialności. Jeśli będziemy przestrzegać wszystkich reguł, to mamy szansę kontrolować te wzrosty i mamy szansę, by ten pułap trzeciej fali nie ukształtował się wysoko, powiedział Wojciech Andrusiewicz. Wyniki uśpiły naszą czujność i ten okres, kiedy był to okres ciężki psychiczny, bo nie mogliśmy wyjechać z dziećmi na ferie, to odreagowaliśmy po poluzowaniu obostrzeń. Ta dynamika przemieszczania się wzrosła. Każde kontakty międzyludzkie rzutują na codzienne wyniki. To, co działo się w ostatni weekend, będzie rzutować na to, co będzie się działo w przyszłym tygodniu, wyjaśnił Andrusiewicz. Wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale jeżeli teraz zbytnio sobie poluzujemy, to będziemy musieli zamykać się bardziej niż to było dotychczas. To od nas będzie zależeć, co będzie się działo, mówił na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia. Andrusiewicz zaapelował, aby zbliżający się weekend był weekendem odpowiedzialności. Dodał, że obecnie brytyjska mutacja koronawirusa w Polsce stanowi około 10%. Koronawirus w Polsce. Coraz więcej zakażeń na świecie i w Polsce znów przybywa zakażeń koronawirusem. W naszym kraju tendencja jest wzrostowa, a rząd rozważa decyzję dotyczącą obostrzeń. Czwartek, 18 lutego, był pierwszym dniem od połowy stycznia, w którym dzienna liczba zakażeń koronawirusem w Polsce przekroczyła 9 tysięcy. Czerwona linia, od której się oddalaliśmy, znowu się do nas przybliża. Płynące z krajów ościennych niedobre wieści skłaniają nas do tego, by ostrożnie podchodzić do dalszych działań związanych z pandemią, mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Wskazywał, że sytuacja w Czechach i Słowacji jest naprawdę groźna, mamy też do czynienia z nowymi, jak wspomnieliśmy, groźniejszymi odmianami wirusa, mutacjami brytyjską i południowoafrykańską. Z kolei Słowacja zdecydowała się zwrócić się do Unii Europejskiej o przysłanie lekarzy do pomocy w walce z pandemią. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że decyzja dotycząca obostrzeń będzie oparta m.in. na analizie danych dotyczących codziennych zakażeń. Ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu. PZ